Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Badger. I jest to Master Stout. Coffee Stout i 5% alkoholu. Jest bogaty i słodki, przynajmniej tak piszą, z nutami toffee. W składzie jest... O, to jest ciekawe. Piwo z naturalnymi aromatami. Zawiera słód jęczmienny i sulfaty. Już to któryś raz z rzędu widzę, że do piwa dodają sulfaty. Po co siareczka? W piwie, no w cydrze, w winie, no to jeszcze nie. W piwie? Może zawierać pszenicę. Okej. Tu nic ciekawego nie piszą. Ładna butelka, kapselek z logiem browaru. Z borsukiem. I przejdźmy do piwa. Jak widzicie, bardzo ciemno-brązowe z rubinowymi przebłyskami. No, może tego nie widzicie, ale ja widzę, dlatego opisuję. Piana niewielka, jasno-brązowa, drobno-średnio pęcherzykowa. Jest całkiem. Aromat jest naprawdę fajny. Lekko słodki, z bardzo dużą ilością czekolady, a jeszcze większą kawy. Normalnie to taka mokka albo mokaccino. No, coś w tym stylu, mokaccino, tak. Bo są takie lżejsze, lekko tofikowe aromaty, kojarzące się z cappuccino i jest dużo kawy. Bardzo fajnie. Spróbujmy, wasze zdrowie. Ciało zadziwiająco lekkie. To jest takie lekkie idące do średniego. Lekka kwaskowość, bardzo fajna pijalność, niskie nasycenie. Naprawdę fajnie się dopije. To jest lekkie, łatwe i przyjemne, ale później następuje druga warstwa. Powolutku wychodzi paloność, wychodzi mnóstwo kawy, ciemna czekolada. Tak powolutku staje się coraz ciężej. I wcale nie jest aż tak słodko. Oczywiście jest pewna dosyć doza słodyczy, ale powiedziałbym, że to nie jest więcej niż łyżeczka cukru w kawie. To nie jest dużo. Jest bardzo przyjemnie. Bym powiedział nawet sesyjnie. Bardzo fajnie to się pije. 5% no jest. To już troszkę powyżej granicy sesyjności, ale wciąż fajna się odbija. Wciąż jest to bardzo przyjemne w odbiorze piwo. Można parę szklanek wypić, zdecydowanie. Przyjemne. To jest ciekawe. Po dosyć sporym czasie, nagadałem się przecież, zaczynam odczuwać rozgrzewanie w przełyku. Niby 5%, a jednak coś tam jest. Jest to miłe uczucie. Takie rozwinięcie tego finiszu, tej goryczki. Ale nie spodziewałem się, że będzie rozgrzewać w przełyku 5%. Oczywiście alkoholu jako takiego nie czuć. Ale rozgrzewanie po pewnym czasie jest. Bardzo przyjemny stout. Bardzo fajnie się go pije. Zdecydowanie mógłbym pić tam zamiast kawy. Bardzo fajnie. No i pół litra butelka, jak na angielskie warunki, to jest sporo. Przyjemna sprawa. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No, przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. I przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.